A pamiętasz odwrót spod kaczych zupek? Hehe, to był manewr! Pamiętam! To były czasy, wasza wysokość! Tyle razy ci powtarzałem, żebyś mi mówił Emil! Kiedy nie mogę, wasza wysokość! No, jak tam chcesz? No, poza tym mam do waszej królewskiej mości sprawę służbową. No co tam? Chciałbym prosić o przeniesienie mnie w stan spoczynku, czyli na emeryturę. Kochany, w stan spoczynku? Czy ty na coś chorujesz? Zamierzasz mi umrzeć? Nie, właśnie wręcz przeciwnie. Zamierzam przejść na emeryturę, czyli wreszcie porządnie odpocząć. Emerytura. A coś słyszałem. Halo, jest tam gdzieś pan Loci? Prosić. Wiesz co, stary druchu, daj mi minutkę, dwie na konsultację. Tak jest? Słucham, królu. Nasz wiarus mówi coś o spoczynku i emeryturze. Ja co prawda jestem już wiekowy, ale do końca nie wiem, co to jest ta emerytura. Emerytura to, najprościej rzecz ujmując, pieniądze, jakie człowiek otrzymuje, kiedy już zakończy swoją karierę zawodową, czyli przestanie pracować. Pieniądze? Mnie to nie dotyczy, bo ja mam dożywotnią pensję, ale skąd są te pieniądze? Jeśli, jak mówisz, człowiek przestaje pracować, to nie zarabia. Ale przez całe swoje życie zarabiał, czyż nie? Kiedy sprawy emerytur są właściwie uregulowane, wówczas z każdej pensji, każdego prawie pracownika, część pieniędzy przeznaczona jest właśnie na jego emeryturę. Jak to? U nas na przykład każdy pracownik, kiedy zarabia pieniądze, odprowadza składki emerytalne. Sam odprowadza? Nie sam. W jego imieniu robi to jego pracodawca. Takie jest prawo. No i co się dzieje z tymi składkami? Są zbierane na indywidualnym koncie emerytalnym danego pracownika. W idealnym ujęciu są właściwie oprocentowane i po zakończeniu kariery zawodowej są w ratach miesięcznych wypłacane tej osobie w postaci emerytury. Przez kogo są wypłacane? Częściowo przez państwo, a częściowo przez prywatne firmy, tak zwane fundusze emerytalne, które również otrzymują część składek i pod kontrolą państwa mają je pomnażać i przeznaczać na wypłaty emerytur. Aha, no proste dosyć. Opowiedziałem ci o tym w uproszczeniu, mój królu. W rzeczywistości system ubezpieczeń społecznych jest znacznie bardziej skomplikowany. Może nawet zanadto, ale cóż, jakiś musi być. Lepszy skomplikowany niż żaden. I wysokie są te emerytury? To zależy od wysokości zarobków oraz od czasu, przez jaki były pobierane składki. A więc im dłużej ktoś pracował i im lepiej zarabiał, tym wyższą będzie miał emeryturę? A można to dokładnie obliczyć? Bardzo dokładnie nie, ale można oszacować. A jeśli komuś te szacunki nie wystarczają, zawsze może jeszcze wykupić sobie dobrowolne, dodatkowe ubezpieczenie emerytalne i z tego tytułu otrzymywać ekstra kasę. Jasne. To myślę, że nasz stary wiarus powinien przejść na emeryturę, prawda? Jeśli on tak uważa, to za jego zasługi nie powinno mu się tego odmawiać. No tak. Stary wiarusie, melduj się tutaj. Słucham, wasza wysokość. Po konsultacji z panem Locim zdecydowaliśmy, że pozwalamy ci przejść na emeryturę, choć nie ukrywam, że mam jeden warunek. Tak jest. Że od czasu do czasu dasz się zaprosić na ryby. Jak te wędzone pod kaczymi zupkami. No.